Tomek, trwa przerwa między rozgrywkami. Jak w tej chwili wyglądają wasze treningi, przygotowania do dalszej części sezonu? Tak, hlavne ďaláme silu, obrané pásmo, fyzičku, také normálne základy, ako když je přerva, tak fyzičku, posilovnú. No, ostatnio vaša forma nie była taká najlepšia, dve porážky. Co bylo jej príčinou? Tak hodne ďaláme chyby v obraném pásmu a najväčší problém je asi, že nedávame goly, no. Ty chyba dobrze odnalazłeś się w Krakowie, jesteś w czołówce strzelców, więc chyba jesteś zadowolony ze swojej dotychczasowej dyspozycji. Tak, lepsze by było, gdybyśmy wygrawali, niż aby grawali jakieś goly. Jest to dôleżite dawać goly, ale lepsze, abyśmy wygrawali, no, grali lepiej, a potem sorwi wszystko, no, tego. Jak ocenisz obecny sezon Polskiej Hokej Ligi? Czy uważasz, że poziom w Polsce poszedł do góry, czy może wprost przeciwnie? Tak v poslední dva roky, co těch tu je, tak šlo to hodně do góry. Myslím, že to je dobrá liga a každý rok to je lepší a lepší. No, cały čas jesteśmy v tom trudném okresie pandemii. Jak ty jako zawodowy sportowiec dbáš o svoje zdrowie, radíš sobie s tými obostrzeniami? Tak normálně stejně, spíš více vitaminů a ovoce a takové věci, ale jinak furt stejně. Przed nami za tydzień ciężki mecz z Unią Oświęcim. Jak musimy wygrać, żeby wrócić na tą zwycięską ścieżkę? Tak, musimy hlavně makać, grać cały 60 minut, no, a nie działać zbyteczne chyby. Chyba też nie możecie się doczekać, kiedy kibice powrócą na trybuny, no bo ciężko bez kibiców się gra. No, jest to takie zajmowe, no, gdyż jesteśmy tutaj, jak by to było skoro jak na treningu, ale bohužel, no, takowe sytuacje. Jako určitě to je lepší, no, když fanoušci nás pozbuzují, ale bohužel, no.